Cześć i siema, z tej strony Suert. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji z mijającego tygodnia. Do wakacji zostało jeszcze sporo czasu i deweloperzy dwoją się i troją, aby ten okres jak najlepiej wykorzystać. Wysypało zapowiedziami dobrze obiecujących tytułów. Na rynku pojawiło się też kilka ciekawych premier, o wszystkim w poniższym materiale. Zachęcam do oglądania i oceniania. Zapraszam na kanał, startujemy. Tradycyjnie rozpoczynamy od poniedziałkowej listy bestsellerów platformy Steam. Tym razem w top 10 zaszło całkiem sporo przetasowań. Miejsce pierwsze okupuje oczywiście Steam Deck. My jednak skupimy się na grach. No i tutaj mamy sporą niespodziankę. Najlepiej sprzedającą się grą, a w zasadzie dodatkiem do gry był Stellaris Overlord. To DLC kosztuje niecałe 80 zł i zajęło najwyższą pozycję. Aż szkoda, że dodatek ten trapią liczne problemy techniczne. Premiera DLC spowodowała ponowny wzrost zainteresowania samą grą. W najgorętszym momencie minionego weekendu Stellaris odpaliło blisko 48 tysięcy osób jednocześnie. Elden Ring pozostaje na podium, tym razem jest to miejsce trzecie. Kolejny udany debiut ląduje na pozycji piątej, to przygodowa gra logiczna We Were Here Forever. Produkcja uzyskała 85% pozytywnych recenzji od użytkowników. Rekord aktywności to ponad 8 tysięcy osób jednocześnie. To ośmiokrotnie więcej niż rekordzista serii zatytułowany We Were Here. Bardzo dobrze zadebiutowała turowa strategia, mocno inspirowana drugimi i trzecimi Heroesami. Songs of Conquest trafił do wczesnego dostępu, a na liście bestsellerów zajął 6. pozycję. Wrażenia z tej przepięknej produkcji zobaczycie m.in. u mnie na kanale. Jeden z najbardziej szanowanych dziennikarzy i zarazem informator związany z grami firmy Rockstar potwierdził krążące plotki. Jak komentuje, prace nad next-genową wersją Red Dead Redemption 2 trwają już od kilku miesięcy. Nie ma w tym nic dziwnego, wszak podobny port trafił już do sprzedaży w postaci GTA 5. Ponoć zapowiedź RDR 2 na next geny została przesunięta z racji prac, które dotyczą remastera bądź remake'u pierwszego Red Dead Redemption. To już moja spekulacja, ale być może Rockstar planuje połączenie tych dwóch odświeżonych tytułów i sprzedaż w zbliżonym do siebie okresie. Remaster czy remake pierwszego RDR-a przywitałbym z otwartymi ramionami. W czerwcu ubiegłego roku krakowski Blober Team podpisał umowę z Kolami. Dużo się wtedy spekulowało i w zasadzie od razu pojawiły się głosy, że to studio mogłoby odpowiadać za odświeżenie marki Silent Hill. Dopiero niedawno temat nabrał tempa. Według ostatnich doniesień legendarna marka horrorów ma zostać wskrzeszona, a Silent Hill 2 doczeka się remake'u, za który odpowiadać pewnie będzie właśnie krakowski zespół. Informację tę ujawnił użytkownik Twittera o pseudonimie Nate the Hate. Co jednak najważniejsze, potwierdził je Jeff Grubb z serwisu VentureBeat, który uchodzi za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł w branży. No, moi drodzy, Blober Team i Silent Hill 2 remake, toż to byłoby cudo. To powinien być najlepszy rok finansowy Techlandu. Dying Light 2 zwrócił się ponoć po miesiącu od debiutu. Od tego momentu gra już tylko na siebie zarabia. Oprócz tego wciąż bardzo dobrze radzi sobie pierwsza część. Nic dziwnego, że praca w firmie wre. Dowiedzieliśmy się, że Techland pracuje nad RPG-iem akcji osadzonym w otwartym świecie fantasy. Firma poszukuje zdolnych ludzi do pracy nad projektem. Projektem, który notabene jest już rozwijany od kilku lat. O ile sporo miejsc pracy przy produkcji jest jeszcze nieobsadzonych, to wrażenie mogą robić już zatrudnione osoby. W skrócie powiem, że wiele z nich pracowało przy drugim i trzecim Wiedźminie. Znalazła się też osoba związana wcześniej z Arkane Studios czy Guerrilla Games. No, o ile nic po drodze nie nawali, to być może Techland wykreuje nową markę fantasy, w którą również będziemy grali latami. Trzymam kciuki. Włodarze z CD Projekt Red w końcu podali chociaż przybliżoną datę premiery trzeciego Wiedźmina na Next Geny. Przyjdzie nam na nią jeszcze trochę poczekać. Aktualizacja zawita na rynek w czwartym kwartale bieżącego roku. Łatka powinna być darmowa dla wszystkich posiadaczy Wiedźmina trzeciego. Co ciekawe, aktualizacja obejmie także wersję PC. A koniec wspomnę, że w PS Store trzeci Wiedźmin jest w bardzo dużej promocji. Biorąc pod uwagę darmową aktualizację do wersji na PS5, to grzech teraz nie brać. Total War Warhammer 3 zawiódł fanów. Produkcja kompletnie nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Negatywnych recenzji jest cała masa. Deweloperzy, by ratować produkcję, wypuścili właśnie patch o numerze 1.2. Zawiera on sporo nowości, być może rzeczywiście okaże się ratunkiem dla serii. Poprawiono w nim m.in. czas reakcji, responsywność jednostek, poprawiono mechanizm automatycznego rozstrzygania bitew. Od teraz jednostki latające mają poprawnie atakować te lądowe. Lordowie i bohaterowie mogą teraz odblokować wierzchowce automatycznie, gdy osiągną odpowiedni poziom. Zbalansowano zmiany w rozgrywce oraz ulepszono technologie dostępne dla wszystkich ras. Zmian jest o wiele więcej i miejmy nadzieję, że wpłyną one na poprawę oceny samej gry. Na moment przygotowywania tego materiału tylko 29% opinii jest pozytywna. Na kolejne kwartały szykowane są kolejne patche i poprawki.
to Farming Simulator 22 zmierza kolejna płatna zawartość. Studio Giant Software zapowiedziało pakiet Kubota, wraz z którym do gry trafi sprzęt tytułowego japońskiego producenta. Dokładnie będzie to 11 urządzeń i pojazdów firmy Kubota z wielkim ciągnikiem Kubota M8 na czele. Nowe DLC ukaże się 28 czerwca na wszystkich platformach, na których dostępna jest podstawowa wersja gry. Wartales to według mnie jedna z lepszych gier RPG wydanych w ciągu ostatnich miesięcy. Moje krótkie wrażenia z tej produkcji zobaczycie na kanale. Zespół Shiro Games cały czas pracuje nad dopieszczeniem swojego dziecka. Ostatnio ukazała się pokaźna łatka, czyli Community Update numer 3. Oprócz poprawy balansu i wyeliminowaniu wielu błędów, patch wprowadza głębokie zmiany do samej rozgrywki. Wprowadzono m.in. system spowiedzi, dzięki któremu postacie mogą dzielić się swoimi odczuciami. Współgra z tym druga duża nowość w postaci systemu relacji między postaciami. Mogą one zakochiwać się w sobie, przyjaźnić bądź być ze sobą w konflikcie. Ma to oczywiście wpływ na morale samej drużyny, a nawet możliwość morderstw w jej obrębie. W przyszłości powinniśmy zobaczyć w grze również tryb kooperacji. 17 maja odbyła się premiera Outward Definitive Edition, czyli odświeżonej wersji RPGa z 2019 roku. W skład pakietu wchodzi podstawowa wersja gry oraz wszystkie wydane do tej pory dodatki. Dzięki liftingowi w Outward po raz pierwszy zagrają posiadacze PlayStation 5 oraz Xboxów Series X i S. Lifting nie obejmuje tylko dostosowania do nowych konsol. W grze pojawiło się także sporo nowej zawartości. Lochy zostały wypełnione nowymi, unikalnymi potyczkami. Do gry zaimplementowano nowe choroby, którym mogą ulec nasze postacie. W niektórych lokacjach wprowadzono zmiany, które miały podnieść ich ogólną jakość. Wprowadzono także trochę elementów sugerowanych przez samych fanów. Na platformie Steam średnia ocen pierwotnej wersji to 75% pozytywów. Armor Forger została zapowiedziana i równocześnie udostępniona w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam. Niestety według wielu graczy stan produkcji jest po prostu koszmarny. Aktualnie 59% opinii jest pozytywna. Nawet użytkownicy, którzy przyznali pozytywną notę, nie kryją, że gra ma sporo wad. Chcących sprawdzić tytuł było jednak sporo. W dniu premiery grę uruchomiło blisko 12 tysięcy osób jednocześnie. Liczba ta zaczęła jednak mocno spadać i biorąc pod uwagę stan techniczny produkcji, może szybko nie wrócić do wzrostowego trendu. Vampirów nigdy za wiele. 17 maja we wczesnym dostępie zadebiutowała gra V-Rising. To izometryczny survival z wampirami właśnie w roli głównej. Gra zbiera bardzo pozytywne opinie, a w rekordowym momencie dnia premiery bawiło się w niej blisko 38 tysięcy graczy jednocześnie. V-Rising jest osadzony w gotyckiej krainie fantazy. My wcielamy się w wampira, który właśnie się obudził i próbuje odzyskać siły witalne. 19 maja swoją premierę miała gra, której akcja została osadzona w uniwersum Świata Mroku. Vampire The Masquerade Swansong zadebiutowała na PC-tach oraz konsolach PlayStation i Xbox. W naszym kraju produkcja posiada polskie napisy. Można było liczyć na hit, niestety wyszło jak zwykle. Recenzenci są zgodni co do jednego. Gra jest średniakiem. Od strony graficznej mocno odstaje od dzisiejszych standardów. Animacje postaci też nie zachwycają. To, co ewentualnie jest chwalone, to warstwa fabularna. Jedni się nad nią zachwycają, inni nie widzą nic szczególnego. Na pewno jednak historia wyróżnia się w tej produkcji na plus. Średnia ocena w serwisie Metacritic to 64-69 oczek w zależności od platformy. Dolmen debiutował 20 maja na wszystkich wiodących platformach. Brazylijskie Massive Work Studio spróbowało stworzyć połączenie gry w stylu Souls-like z kosmicznym horrorem a la Dead Space. Patrząc na opinie graczy i publicystów, to raczej szybko zapomnimy o tej produkcji. Tylko 43% recenzji na platformie Steam jest pozytywna. Z kolei w serwisie Metacritic średnia ocen publicystów to okolice 61 oczek. Wyszła z tego po prostu kolejna marna podróbka Soulsów. Budżetowość produkcji widać na każdym kroku i niestety nie da się koło tego przejść obojętnie. Lokacje nie za bardzo trzymają klimat, a rodzajów przeciwników jest bardzo mało. The Chant, czyli nowy horror studia Breath Token, otrzymał pierwszy teaser. Dzięki temu dowiedzieliśmy się o możliwym terminie premiery. Gra powinna pojawić się na sklepowych półkach w październiku bieżącego roku. Platformy docelowe to komputery osobiste i konsole nowej generacji. W grze trafimy na odludną wyspę, która jak się wkrótce okaże nie jest taka zupełnie niezamieszkała. The Chant ma być grą akcji z wyraźnie zarysowanymi elementami horroru. Do walki staniemy m.in. z potworami zamieszkującymi to miejsce. Nasza bohaterka w starciach z nimi wykorzysta posiadane moce. Pomocny okaże się także system craftingu.
Firmy THQ Nordic i Kite Games zapowiedziały The Valiant, czyli RTS akcji z elementami RPG osadzony w średniowieczu. Tytuł ma trafić na PC oraz konsole PlayStation i Xbox. Niestety nie podano nawet przybliżonej daty premiery. Akcja produkcji została osadzona w XIII wieku. My wcielimy się w postać byłego krzyżowca zmuszonego powrócić na pole bitwy. Rozgrywka ma się opierać na prowadzeniu taktycznych walk o mniejszej skali. Poza singlową kampanią fabularną gra powinna również zawierać moduł multiplayer, który pozwoli rywalizować z innymi graczami lub w trzyosobowej kooperacji odpierać siły wroga. The Bearded Ladies, czyli studio, które stoi m.in. za udanym Mutant Year Zero, zaprezentował zupełnie nowy projekt taktycznej gry RPG zatytułowanej Miasma Chronicles. Na karcie produktu na platformie Steam już można dostrzec, że gra dostanie polskie napisy. Rozgrywka ma być nieco zbliżona do wcześniejszej gry tego studia. Eksploracja w czasie rzeczywistym będzie się łączyć z taktyczną walką. Gra prawdopodobnie trafi w nasze ręce dopiero w 2023 roku. Tytuł zmierza na PC-ty oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series XS. Studio Spiders zapowiedziało drugą część dobrze przyjętego RPG-a Gridfall o podtytule The Dying World. Gra zadebiutuje na PC-tach oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series XS. Jak sugerują deweloperzy, premiery możemy się spodziewać jednak dopiero w 2024 roku. Co ciekawe, akcja przedstawiona w drugiej części ma mieć miejsce 3 lata przed wydarzeniami z pierwowzoru. Tym razem wcielimy się w rdzennego mieszkańca wyspy Tir Fradii, który zostaje siłą wywieziony na spustoszony przez plagę kontynent Gakane. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze pewnie nieco poczekać. Moi drodzy, na tę chwilę to wszystko. Zapraszam na kanał. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!